Nie wiem, czy mogę to powiedzieć. Najwyżej się wytnie. Palenie jointa. Man, you know what I talk about. West Indian flavor, man. Oh, yeah! Paliśmy jointa na... po prostu na planie, oficjalnie. Teoretycznie. Teoretycznie. Teoretycznie, palimy jointy. Cześć, nazywam się Filip Garmulewicz. Dzień dobry, nazywam się Justyna Fabisiak. Dzień dobry, nazywam się Anna Kraszewska. Zebraliśmy się tutaj, żeby troszeczkę powspominać o sytuacji jakichś ciekawych, śmiesznych z planu. Pamiętacie jakiś dzień, który jakoś szczególnie wam zapadł w pamięć? Szczególnie zapadł mi w pamięć ten dzień, kiedy nagrywaliśmy scenę w sądzie. No. Pierwszy raz dostałam takie zadanie aktorskie, żeby pluć drugiemu aktorowi w twarz. I myślałam, że to jest właściwie proste zadanie, ale okazało się, że wcale nie, kiedy tych powtórzeń jest z 10. Clue było takie, żeby tę ślinę zebrać w taką jedną... Mylę. Tak, w taką jedną całość i okazało się, że to wcale nie jest takie proste, bo co ujęcie, to... Fontanna. To nam się robiła fontanna i pamiętam, że no, po każdym dublu podbiegałam do ciebie i pytałam, czy wszystko jest okej? Okay. To było strasznie śmieszne, bo scena była taka no, pełna negatywnych odczuć i takich trudnych i zawsze jak było cięcie, to był taki intensywny przeskok, czy na pewno nie trafiłam ci w oko, albo czy to już jest too much, no. No, ale ty też miałeś do czynienia z takimi różnymi... Tak, tak, ale to dobrze wspominam scenę żygania generalnie. bo dostałem taki, to był jakiś koktajl bananowo-porzeczkowy, no coś pysznego, generalnie wyglądało okropnie. Ale jakoś cieszyły mnie te duble, które trzeba powtarzać, bo coś tam się troszeczkę napiłem tego, już było późno na planie, więc byłem głodny. Ja tylko to widziałam z daleka i było mi niedobrze. Tak, no. Więc jak mówisz, że to było dobre, to jestem w szoku. Mi było bardzo dobrze. Byliśmy za daleko od siebie. Moje takie wspomnienie to była scena, gdzie śpiewam Ave Maria. I już tak mi trochę serce szybciej bije, dlatego że granie na gitarze było dla mnie wyzwaniem, bo miałam 10 dni, żeby się nauczyć grać. Oraz musiałam zaśpiewać, tam śpiewam ze 3 piosenki, między innymi Ave Maria. I też to wszystko było, ja się tego uczyłam na plan, nigdy wcześniej nie śpiewałam. No i miałam taką scenę, gdzie było dużo statystów. I po prostu na wielkiej hali przed wszystkimi, przed ekipą musiałam właśnie Avista zaśpiewać a cappella. Avista, a cappella. Ave Maria. Ave Maria. To było takie metafizyczne przeżycie. No i przede wszystkim ekipa, która... Operatorzy kamery, którzy... Jakby byli ze mną z tym i wiedzieli, że jak jestem zestresowana, to mówili troszeczkę do mnie ciszej albo po prostu żyliśmy tym wszystkim. Mm-hmm. Mam wrażenie, że bardzo nam pomagali, że to wiedzieli, prawda, że jesteśmy wrzuceni w jakiś taki trochę szalony projekt. Mamy postacie, które są jakby podstawą całej jakby historii w Pajęczynie. I musimy mocno je zarysować, a my mamy bardzo mało czasu. Nie mamy 50 dni zdjęciowych, że najpierw nasza postać przeżywa to, a potem jest zmiana i zakończenie, tylko w krótkim czasie musisz zawrzeć wszystkie najważniejsze elementy, żeby potem można było się do tego odbijać. Super w tym serialu jest to, że myśmy grali w 78, czyli zupełnie w latach, które są no, nieznane dla nas. U mnie to też się, moja postać to była zmiana prywatnie dla mnie fryzury. Cały jakby make-up, który był bardzo intensywny, ja na co dzień w ogóle, nawet na imprezy tak się mocno nie maluję. Plus ta gitara, jakby miałam różne atrybuty, które no są, to było wszystko nowe. I chyba u ciebie też była zmiana. Tak. Filip, ty też, bo my w ogóle jesteśmy razem na roku, więc miałeś też inną chyba fryzurę. Jeszcze z Marcinem, który tutaj tak z nami nie siedzi. Tak, znaczy nie, ja miałem tę fryzurę, którą akurat wtedy miałem, ale dość losowo ją zapuściłem. Po prostu nie chciałem się chodzić do fryzjera, a się okazało, że to jest ta fryzura, która jest potrzebna. Sam raz. Mi jeden aktor powiedział na planie, pamiętam jakoś pierwszego dnia, że generalnie ja nic nie muszę grać, bo wszystko wygląda tak, jak ma wyglądać w 78 roku i wystarczy. Ty sobie wyglądasz. Wiem. No.
Nie wiem, czy mogę to powiedzieć. Najwyżej się wytnie. Palenie jointa. Man, you know what I talk about. West Indian flavor, man. Oh, yeah! Paliśmy jointa na... po prostu na planie, oficjalnie. Teoretycznie. Teoretycznie. Teoretycznie, palimy jointy. Nagrywaliśmy z 6, 7, 8 dubli tego i tak w trakcie tych scen jakoś zaczęło to po prostu na nas wpływać. Placebo. Może placebo. Tak się kręciliśmy, że wszyscy, cała ekipa myślała, że już chyba naprawdę pomylili się i że naprawdę palimy coś, substancje, których nie powinniśmy palić. Ale nie paliliśmy, po prostu tak się wkręciliśmy, tak się wczuliśmy w nasze postacie, że... Tak, my to zagraliśmy po prostu, tak. To były nasze wspomnienia z planu pajęczyny. A teraz zagramy w grę pod tytułem Reakcja łańcuchowa. Polega ona na tym, że będziemy losować z tej miseczki karteczkę z jakimś słowem. Zaczynamy historię, opowiadać historię i dane słowo z karteczki musi się znaleźć po prostu w naszym zdaniu. I jakaś ta historia po prostu będzie... Jakaś. PRL. Za czasów PRL-u doszło do bardzo ciekawej i dziwnej sytuacji, w której ludzie stojący w kolejce zamienili się ze sprzedawcami. Przez to sprzedawcy, których było znacznie mniej, musieli się dobijać do nich. Ale po co? Ja nie wiem, ale Ania na pewno powie. Rdzeń, dlatego, że podstawowym rdzeniem, żeby przeżyć czasy PRL-u, był papier i wódka. Więc wszyscy po prostu musieli się jakoś zjednoczyć. Zjednoczyć się wszyscy, żeby być jednym rdzeniem. Jednym rdzeniem, dobrze. Jeden organizm. Naukowiec. Cała sytuacja została zaobserwowana przez pewnego naukowca, który był socjologiem, który właśnie był zainspirowany sytuacją, która wydarzyła się w tamtym miejscu i doszedł do wniosku, że bardzo ciekawie byłoby sytuację zamienienia ról przedstawić w postaci pewnego eksperymentu. Eksperyment. Świadkowie. Do eksperymentu potrzebował dużo świadków. Wziął po prostu ludzi z tego sklepu i zamknął ich w jednym pomieszczeniu. W pomieszczeniu, w którym było dużo wódki i dużo papieru toaletowego. No. Co to za atom? Atom. No i tak, że wszyscy zaczęli pić i obkładać się papierem toaletowym i wszyscy stali się jak jeden wielki atom. Zaginięcie. Wyniki eksperymentu socjologicznego, które dowodziły ogromne braterstwo osób zamkniętych w jednym sklepie, spowodowały zainteresowanie władz tymże eksperymentem do tego stopnia, że zaczęto wprowadzać program rządowy, który miał na celu regularne zamykanie społeczności czekających w kolejkach właśnie w takich sklepach w celu uniknięcia frustracji. Niestety nie wydarzyło się to, ponieważ autor teorii, socjolog i naukowiec zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Rodzina. Jego rodzina była bardzo przerażona tą sytuacją, ale on z zaświatów powiedział tym wszystkim ludziom, którzy zostali zamknięci w tym pomieszczeniu. Oni tam dalej byli zamknięci. No, na tym polegał eksperyment, a on zniknął. Pomieszczenie dalej jest zamknięte, tak. Dobra. Ale oni, traktując go jako swojego Boga po prostu, bo jakby w takiej sytuacji się znaleźli, usłyszeli właśnie to, że mają teraz zachowywać jak jedna wielka rodzina, bo są zdani tylko na siebie, muszą przeżyć na papierze toaletowym i wódce. Tajemnica. Wtedy pojawił się nagle dziwny, zielony człowiek z kosmosu. I to się nazywa plot twist, nie? No. Dziwny człowiek z kosmosu, który stanął na czele tych wszystkich ludzi, miał taką siłę w sobie, wszystkich zwołał, wszyscy poszli na barykady i wszyscy zostali złowieni w wielką sieć pajęczynową i zniknęli. I tak zaczęła się nowa tajemnica, gdzie oni są i gdzie jest to nowe społeczeństwo. Ostatnia kartka na pewno nam wyjaśni. Myślę, że ostatnia kartka nam nie wyjaśni, ponieważ jest tu napisane pajęczyna i odpowiedzi na to pytanie nie należy szukać w tym serialu, ale mimo to zapraszamy do oglądania.
Jeżeli chcecie zobaczyć, jak pajęczyna wyszła, zapraszamy do oglądania na platformie player.pl. Do zobaczenia. Serial Pajęczyna. Zapraszamy.